wycieczka jest budżetowa. I to w tego dosłownie słowa znaczeniu. Paweł postawił kawę, Marcin dał mi kanapkę. Mleczna droga. I to trzeba obciąć. Ja mam taki sam zestaw do co już? W taki oto właśnie sposób rozpoczęła się nasza tygodniowa wycieczka do Francji. Proszę Państwa, żeby nie było, to nie chodzi o brak umiejętności jazdy motocyklem mojego kolegi, tylko zupełnie niedawno, kiedy omawiałem Wam Kawasaki Z650 RS, to mówiłem Wam, jak bardzo pogorszył się stan dróg w Wielkiej Brytanii. Moi kochani, wyjeżdżaliśmy ze stacji benzynowej, koło skręcone, ogromna dziura. No i niestety stało się, motocykl nam się przewrócił na bok i chyba najprawdopodobniej poluzował się wąż. Miejmy nadzieję, że to tylko to. Jeśli tak, to na szczęście są tu chłopcy, którzy potrafią temu zaradzić. Ale to w tym przewodzie, po budowie. Nie. Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Mlecznej Drogi. Moi kochani, jak widzieliście, nie obeszło się bez przygód na samym początku, ale takie rzeczy się zdarzają. Ja sam upuściłem motocykl dwukrotnie, ale z mojej winy. Paweł zrobił to nie z jego winy, także usprawiedliwienie dla niego. Słuchajcie, czekamy właśnie na przeprawę promową do Francji, bo jedziemy do Francji, od tego w ogóle powinienem zacząć. Najprawdopodobniej w Alpy, ale dokładnie jeszcze żeśmy nie postanowili. Myślę, że decyzję podejmiemy na pierwszym polu namiotowym, gdzie zamierzamy dotrzeć dziś wieczorem, około godziny 18. Także będę Was, że tak powiem, informował na bieżąco. A w międzyczasie popatrzmy, jakie motocykle z nami jadą. Więc mamy tak, BMW F800. I tu w tym miejscu pozwolę sobie na taką małą dygresję. Nasze początki podróży, jak widzieliście, były niesamowite. Okazało się, wyobraźcie sobie, że BMW F800 również świetnie jeździ na dieslu. Naprawdę, przed samym wjazdem na prom, ostatnia stacja benzynowa, nasz kolega Ciasteczko przez pomyłkę zatankował 5 litrów diesla. I wiecie co? Przepalił to wszystko i maszyna hula nadal. Mamy Harley'a Davidsona Lowridera. Tutaj mamy Harley'a Davidsona Fat Boba. Od Marka, który go kompletnie zrobił na nowo i zresztą o tym kiedyś Wam opowiemy. Tutaj ten GS należy do pana, który jedzie z Singapuru. Bardzo przyjemny, bardzo sympatyczny pan. Tutaj jest oczywiście My GS, no przepraszam, nie GS, tylko My Versus 1000. Tam mamy BMW K1600 GTL od Pawła. Tutaj mamy Bandita, o którym już żeście oglądali program, 1250. I tutaj mamy Kawasaki GTR. A na końcu, proszę Państwa, mamy motocykl Kuby, czyli Supertenerkę. Bardzo fajna maszynka. Także moi drodzy, jeżeli chcecie nam towarzyszyć, to oczywiście zostańcie z nami. Nie mam pojęcia, ile przygotujemy odcinków. Może to będą 2, może 3 odcinki, ale na pewno pokażemy Wam fajne, ciekawe miejsca z Francji. Nie będziemy Wam pokazywać przejazdów autostradą, bo to jest po prostu bardzo, bardzo nudne, ale postaramy się Was jakoś zainteresować w tych odcinkach. Zostańcie z nami, widzimy się już później na promie. Motocykle już zaparkowane. Już zabezpieczone, także możemy teraz iść na pokład, coś zjeść, napić się i odpocząć. Na promie przyszedł czas na lunch oraz na solidny odpoczynek. To dobra, ale nie, to może nie mnie. Bywa i tak, moi drodzy, że czasami nawigacja zabierze nas niekoniecznie w to miejsce, w które byśmy chcieli pojechać. Czas również na zmianę ubrań, bo jest zdecydowanie cieplej niż w Anglii. Uff.
Wojtuś, co myślisz na temat tych nadchodzących ciemnych chmur? To piwo leci tam gdzieś za darmo. Na tym, że musimy to kiedyś wyjść. Nie. A, że obojętnie kiedy wrócimy. Panowie, lecimy dalej. Zastanawialiśmy mi się, czy się nie przebrać, ale Marek stwierdził, jedziemy, zdążymy, bo zimne piwo jest ważniejsze niż marnowanie czasu na przebieranie się. No i jednak, moi drodzy, deszcz nas złapał. Część ekipy pognała do przodu, część została w tyłu, z tyłu. Czekam na chłopaków, pewnie za chwilkę się tutaj pojawią i dołączymy do reszty ekipy. Tamci już zakupy robią. Co mi oni? Gdzie się podzialiście? Suszyliśmy się. Kontotki założone? Tak, a wy? Jak? Ja no, jestem prawdziwym mężczyzną. To nie znaczy być mężczyzną, to znaczy być przebiegły. Dobra, jedziemy dalej po chłopaku. Bardzo mi się w tej Francji, słuchajcie, podoba, bo piwa są tylko w dużych butelkach. No nie, są małe, ale jest ich zdecydowanie mniej. Wszyscy robią konkretne zakupy. Tak. Co, Wojtuś, bierzesz serek? Śmierdziuszka jakiegoś, tylko nie wiem jakiego, nie? Powąchaj, który lepiej czuje. Żebym za bardzo nie przeszedł, nie? Dobra. Moi drodzy, uwielbiam takie akcje. Przyjechaliśmy i się okazuje, pani nam próbuje powiedzieć, że zarezerwowałem, tak? Zarezerwowałem jedno pole namiotowe tylko dla jednej osoby. Po czym pokazuje jej na skrzynce potwierdzenie, że mamy 8 pól namiotowych zarezerwowanych. No i teraz tam się panie dochodzą, jak nas podzielić, ale będzie dobrze. Zmieścimy się w jednym namiocie, nie? Dokładnie. Pierwszy dzień obses normalnie. Tak jest. Niespodzianki muszą być, słuchajcie. Pierwszy dzień naprawdę mamy dzisiaj dosyć wrażeń. Co? Moi drodzy widzowie, finalnie doszliśmy do konsensusu. Zdobyliśmy 2 duże pola namiotowe. I jeszcze trzecie, gdybyśmy się je zmieścili, które jest o tam. Ale damy sobie radę tutaj. Także teraz się rozkładamy. No i biwakujemy, moi drodzy. Mamy tam jakieś zimne piwka. Także na pewno gdzieś sobie posiedzimy. Ustalimy plan na dzień, przepraszam, na jutro. Będzie miło i przyjemnie. Słuchajcie, zasada numer jeden jest taka na polu namiotowym. Najpierw rozkłada się namioty, a potem się dzieli teoria. Wodę rozmowną. Tu Robert Makłowicz w akcji. Przejrzyjmy tu do kolegi. Co on tu ma? A, Red Bull. Red Bull, dodaj ci skrzydeł. Kolega tutaj ma namiot dla nas wszystkich chyba. Olbrzym. Wygryzę cię, kolego Dawidzie, z tego. Z posady, kamerzysty. Będę musiał tam płacić, że tutaj długo tam tjemy, rozumiesz, z tych dochodów z YouTube'a. Zastaję się popularny, ludzie się rozpoznają. Rozpoznają, to fakt. Anglii, to jest niesamowite. Ale co do zysków, cisza. Dawid, my ustalaliśmy, gdzie będziemy chodzić. Dawid, ty rozkładasz swój namiot. I gdzie będziemy chodzić? Ty popatrz, on jest zwierzchnie głodny, zobacz, zwierzchnie głodny. A tak, Marek potrafi. Co jesz? No, burgera jem. Francuski, dobry? To jest la burger. No tam myślę, że mega. La burger. Żeby Harley Davidson był taki brudny. Jezus Maria. Wstyd, Wojtek. Wojtek, to jest wstyd. Gdzie on jest? Nie, tam. Dobry,
i Wojtek pomagają mi złożyć w końcu ten namiot mój. Nie pomagają, tylko robią. Robią, tak jest, Wojtuś, dobrze powiedziałeś, robią. A komary tak zaczynają ciąć, że za chwilę będziemy się oganiać. Czekaj, bo tu jest szary ten, nie? Zobacz, ty, masz, zobacz. Hej, hej! Moi kochani, tak jak widzieliście na dzisiejszym filmie, dzień rozpoczął się dla nas niezbyt fortunnie, ponieważ najpierw Wojtek złapał gumę, potem niefortunny upadek BMW Pawła, ale generalnie było fajnie. Poznaliśmy nowych ludzi, pozdrawiam tutaj Jima i Jeffa, jeśli w ogóle przetłumaczę to na język angielski, nie wiem czy mi się będzie chciało. Bardzo fajni ludzie, wymieniliśmy się telefonami, są nowe kontakty, nowe znajomości. Poznaliśmy pana z Singapuru. Tak go nazwijmy, to będzie taka trochę enigmatyczna postać, który już wraca do swojego kraju, między innymi będzie wracał przez Polskę, za kilka miesięcy tam będzie, niesamowita postać. Także dzień uważam, że był pełen wrażeń i był bardzo atrakcyjny. Dziś, moi drodzy, nie będziemy wam zbyt wiele nagrywać, ponieważ postanowiliśmy przyspieszyć i pojechać czasami szybkiego ruchu do miejscowości, koło miejscowości Lyon, gdzie jedziemy do przyjaciół Pawła, którzy zaproponowali nam, że możemy przyjechać do jego posiadłości i tam przenocować. Ale już następnego dnia lecimy w kierunku Jeziora Genewskiego. Tam odwiedzimy jedną z najpiękniejszych wiosek francuskich. Jest ona w pierwszej dziesiątce najpiękniejszych wsi francuskich. A później już do góry w Alpy. I tam na pewno będą przepiękne widoczki, fajne trasy. Także myślę, że nieco więcej wam pokażemy i ponagrywamy. Jeśli macie ochotę oglądać, zostańcie z nami. Śledźcie Mleczną Drogę. Bądźcie w kolejnych odcinkach. Oglądajcie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.